tych dwóch miejscach. Es evidente, viendo lo que tenemos en esta sala, que hoy es un día grande, es un día importante. Estamos poniendo fin a un proceso largo, intenso, en el que nos hemos movido desde la sorpresa y el shock hasta la satisfacción por que concluya un proceso que entendemos que es de justicia. Witam wszystkich Państwa, bardzo mi miło. Dzisiaj jest szczególny dzień, zakończenie całego długiego procesu, który szczęśliwie się zakończył. I ten dzień jest dla nas bardzo dobrym dniem. Hace casi tres años, en el mes de marzo de 2020, cuando estábamos recién confinados, desde el Ministerio de Cultura de Polonia se pusieron en contacto con nosotros para darnos cuenta de esta circunstancia que para nosotros era completamente desconocida. W marcu 2020 roku ze strony Ministerstwa Kultury z Polski dostaliśmy informację i ministerstwo skontaktowało się z nami i poinformowało nas o sprawie, która nie mieliśmy żadnej wiedzy na ten temat. No i tak się zaczął cały ten proces. Desde ese momento, desde el museo y desde toda la Diputación, dos cuestiones fueron prioritarias. La primera es evidenciar y que quedara completamente clara la honorabilidad del Museo de Pontevedra y la segunda, empezar a trabajar para proceder a la restitución y acabar con una situación de injusticia, consecuencia de un episodio histórico que deberíamos intentar olvidar lo antes posible, sobrepasar ya. Tak zarówno ze strony dyrekcji muzeum, jak i Rady Prowincji Pontevedra, władze od razu stwierdziły, że jak najbardziej honorują tą kwestię i wzięliśmy jakby się do pracy, aby uaktywnić ten proces restytucji tych dzieł. Esta es una circunstancia que los tiempos actuales van a hacer que se repita con más frecuencia. Nosotros tenemos el orgullo de intentar
dejar evidencia de una forma de actuar que entendemos que es justa, que es respetuosa y que en cierta medida creemos que puede marcar una pauta para el futuro. Sądzimy, że to jest sposób postępowania sprawiedliwy, że będzie to jakby zaczątkiem i z pewnej procedury, którą należy wprowadzić w życie, bo to jest procedura sprawiedliwa, no i nie można inaczej postępować. I nada, simplemente finalizar agradeciendo el trabajo de todos los que han participado en este proceso, desde los técnicos del museo, Ministerio de Cultura en España, Ministerio de Cultura en Polonia y a la propia Diputación. Y nada, veremos con pena la salida de esta obra del museo, que para nosotros era muy importante, pero nos queda la satisfacción de que podremos seguir disfrutándola en otro museo, a pesar de que sea a miles de kilómetros de distancia. I chcielibyśmy podziękować wszystkim, zarówno technikom, jak i ministerstwu na poziomie krajowym, czyli Ministerstwu Kultury Hiszpanii, Polski, że dało się zakończyć tą procedurę, że udało się zakończyć tą procedurę, jak również będzie nam bardzo przykro, że te obrazy opuszczą naszą kolekcję, że nie będziemy mogli z nich korzystać, ale mam świadomość, że w innym muzeum, w innym kraju również będą mogły być podziwiane. Bueno, buenos días, buenos días. La expectación por, creo que está clara. Cuando recibimos la notificación que hizo referencia el director del museo, kiedy otrzymaliśmy tutaj informację, komunikat, o którym już tutaj pan dyrektor muzeum wspominał, fue prácticamente inmediato y unánime, tanto del director como mío, como responsable del museo, como de la presidenta, que lo que teníamos que hacer sin pensar y sin darle 50 vueltas. Od razu zarówno pan dyrektor, jak i z naszej strony, jak również pani prezydent Rady Prowincji, wiedzieliśmy, że od razu musimy podjąć decyzję jak najbardziej, nie wątpiliśmy i nasza decyzja była szybka i natychmiastowa. Proceder a devolverlos lo antes posible, por la manera más ágil posible y, digamos, y gratuitamente. I żeby przystąpić do bezpłatnego zwrotu w jak najłatwy, w sposób jak najłatwiejszy właśnie tych zwrotu tych, żeby doprowadzić do zwrotu tych dzieł. Sabíamos de que estos procesos acostumbraban, solían tener muchos problemas, se resistían los actuales propietarios, ¿no?, de estas obras expoliadas a devolverlos, reclamaban, bueno, entonces, es decir, nada de eso, nosotros lo vamos a entregar y aparte vamos encantados de entregarlo lo antes posible. Wiemy, że czasami obecni właściciele tego rodzaju zrabowanych dzieł często odmawiają albo nie utrudniają zwrot tych dzieł. W naszym przypadku chcieliśmy to jak najbardziej ułatwić, mając świadomość, że po prostu należy je zwrócić. Yo tengo firmado en mi vida miles y miles y miles de expedientes y de actas, algunos asuntos muy importantes, pero puedo asegurar de que esta para mí es posiblemente la más satisfactoria. Es ayudar a restituir una injusticia, ayudar a restituir arte expoliado, ayudar en lo que podemos hacer un mundo mejor. Podpisywałem wiele różnych
spraw, wiele różnych dokumentów, ale podpisanie tego właśnie aktu zwrotu i doprowadzenie tej procedury restytucji tych dzieł to jest jednym z najbardziej przyjemnych aktów, które miałam okazję podpisać. Nada más, muchas gracias y esperemos vernos en Polonia con los cuadros en el lugar de donde nunca debieron haber salido. Będę kończył. Mam nadzieję, że się spotkamy w Polsce, w miejscu, którego nie powinny były te dzieła nigdy opuścić i gdzie te dzieła do którego tego miejsca powrócą. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar quiero saludar y darle la bienvenida a la directora encargada en Polonia de la restitución de los bienes culturales. Przede wszystkim chciałabym powitać tutaj panią dyrektor do spraw restytucji ze strony polskiej, która właśnie się zajmuje tego rodzaju sprawami. Es emocionante escucharla decir que cuando estaba preparando su tesis, pues estos dos cuadros formaban parte del contenido. Y la verdad es que es como un sueño. Solo los había visto en blanco y negro. Es la primera vez que estos cuadros, que sin duda pertenecen a Polonia, los ve en primera persona y en la realidad de su calidad y de su color. Wzruszające było usłyszeć, jak pani dyrektor powiedziała, że w swojej pracy magisterskiej miała zawarte te dwa obrazy właśnie w czarno-białych zdjęciach i że obecnie może je zobaczyć w pierwszej osobie, w kolorze i podziwiać te dzieła. Quiero aplaudir al director del Museo del Pontevedra y al vicepresidente, a César Mosquera, por su sensibilidad, ya que tan pronto el gobierno de Polonia se puso en contacto con el museo para plantear que creían que aquí teníamos dos cuadros que habían sido expoliados por los nazis. De forma inmediata pusieron en marcha el procedimiento para devolverlos a su legítimo propietario, algo que no es para nada habitual ni en todo el mundo ni tampoco en Europa. I chciałabym podziękować tutaj panu dyrektorowi muzeum, zarówno jak i panu wiceprezydentowi prowincji, Cesarowi Moskieres, za to, że w momencie, kiedy otrzymywali wiadomość z Ministerstwa Kultury z Polski, od razu rozpoczęli tą całą procedurę zwrotu, żeby zwrócić prawowitym właścicielom właśnie te dwa obrazy. Hoy nos acompaña aquí el alcalde de la ciudad, porque es en esta ciudad donde está el museo y donde hoy está ocurriendo un acontecimiento único, y es que el Museo de Pontevedra se convierte en una gran referencia a nivel mundial junto al gobierno de Polonia al llegar a este acuerdo de que a partir de ahora ya será muy difícil que otros museos no sigan este camino de devolver lo expoliado producto de los conflictos. Jest tu obecny również prezydent miasta, z tego względu, że właśnie Muzeum w Pontevedrze zapoczątkowało tą nową tendencję wraz z rządem Polski i teraz inne, będzie to taka tendencja, która będzie jakby jedyna na skalę światową. I teraz jakby nie będzie wymówki, żeby nie dokonywać innych zwrotów, innych dzieł sztuki. Y finalizo diciendo que el mundo debe aprender que no bastan las palabras, no bastan las declaraciones, que hay que usar la vía del hecho
para restituir a los pueblos aquello que les fue arrancado producto de una guerra, de gobiernos y de situaciones totalitarias que hacen tanto daño a los países que la sufren. Así que hoy estamos dando un ejemplo al mundo de las buenas prácticas. De nuevo, director, gracias a ti, a tu equipo, y querido vicepresidente, gracias por esa mirada de que el mundo se cambia haciendo. Así que gracias a todas y a todos, y querida directora, es un placer. Esperamos poder volver a abrazarte y abrazarnos en este trimestre en Polonia, porque esto es algo a celebrar por el Ministerio de Cultura español, el polaco y por todas las personas de bien que saben que hemos de tomar decisiones justas, y esta lo es. Gracias. Nie wystarczają słowa, nie wystarczają deklaracje, trzeba, ważne są czyny, i to właśnie my chcieliśmy te czyny dokonywać. Tutaj dziękujemy wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, technikom, przedstawicielom ministerstwa, zarówno ze strony Hiszpanii, jak i Polski. Również mam nadzieję tutaj, pani, że spotkacie się wszyscy właśnie w Polsce na otwarciu tych dzieł i ukazaniu ich. I kwestia sprawiedliwości takiej, że dzieła, które zostały zrabowane przez nazistów, które w czasie wojny, czy w czasie każdego konfliktu są rabowane, powinny zostać zwrócone. Także to jest jakby taka nowa procedura. Pani Przewodnicząca, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo. Señora Presidenta, señor Vicepresidente, Alcalde, estimados señores, señoras y señores. W imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej pragnę wyrazić swoją ogromną wdzięczność i radość z powodu tego, że możemy spotkać się dziś tutaj z powodu tych obrazów, niewielkich, o niewielkim rozmiarze, ale o ogromnym znaczeniu dla polskiego dziedzictwa. En nombre del Ministerio de Cultura de Cultura de Polonia, estoy muy agradecido y muy contenta que pudimos encontrarnos aquí todos en relación a estas dos obras, muy pequeños, pero con una gran historia y un gran valor. To ogromne znaczenie dla dziedzictwa kulturowego wypływa nie tylko z urody tych obrazów, z ich wartości historyczno-sztucznej, ale również, a może przede wszystkim, z ich statusu, czyli statusu obiektów zrabowanych w czasie wojny, utraconych i odzyskanych. Są obrazy, które mają gran valor, no solamente por su belleza y sus valores por sí solo artísticos, pero por su condición de una obra que fue, de unas obras que fueron robados, expoliados y ahora están siendo restituidos. Rabunek i zniszczenie dziedzictwa kulturowego, którego my w Polsce doświadczyliśmy w trakcie II wojny światowej, jest bezprecedensowy w historii. La destrucción y el robo del patrimonio nacional que sufrimos como Polonia era tan grande que ahora hoy estamos muy contentos de poder cambiar esta situación. Utraciliśmy 70% swojego dziedzictwa kulturowego. Muzea, kościoły, ale również kolekcje prywatne były niszczone i rabowane niemalże w całości. Polonia perdió 70% de todo su patrimonio i de su patrimonio nacional. No solamente al robar las iglesias, los museos, pero también las colecciones privadas. Szacuje się, że z polskich zbiorów w czasie II wojny światowej utraciliśmy około 516 tysięcy dzieł sztuki, ruchomych dzieł sztuki.
estimamos que se perdió 516.000 obras de diferentes colecciones y diferentes lugares que fueron robados y expoliados del territorio polaco. Część z nich wróciła bezpośrednio po wojnie, ale znaczna część pozostała zaginiona i jest nadal poszukiwana. Una gran parte fue de estas obras robadas fueron devueltas justamente después de al finalizar la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Pero muchas quedaron desaparecidas y poco a poco están siendo devueltas. Przez dziesięciolecia, które upłynęły od zakończenia wojny, a zwłaszcza przez ostatnie 30 lat, po zmianach ustrojowych w 90 roku, próbujemy nieustannie wypełnić, choć w niewielkiej części, tą ogromną lukę, która powstała w wyniku zniszczeń wojennych. En los años después de la guerra, de posguerra, sobre todo en los últimos 30 años después de los años 90, estamos intentando recuperar todas estas obras perdidas y intentar recuperar esta brecha de la pérdida en el patrimonio nacional. Właśnie dlatego w Ministerstwie Kultury funkcjonuje specjalny departament do spraw restytucji dóbr kultury, który zajmuje się poszukiwaniem, katalogowaniem najpierw, potem poszukiwaniem i odzyskiwaniem strat wojennych. Por eso en lo que es el Ministerio de Cultura existe un departamento separado que se dedica a la restitución y de las obras y de los bienes nacionales, que primero se dedica este departamento a la clasificación de todas las obras y después de la busca y restitución de las obras encontradas. Dzięki internetowi, dzięki nowym technologiom coraz częściej udaje się w różnych częściach świata te obiekty odnaleźć. W tej chwili prowadzimy około 230 spraw niemalże na wszystkich kontynentach. Gracias al internet, gracias a las nuevas tecnologías, somos capaces de ubicar las obras en todos los continentes del mundo. Ahora hay unos 230 expedientes que están en el proceso de recuperación y que abarcan todos los continentes del mundo. Zwykle odnalezienie obiektu jest dopiero pierwszym krokiem przed długim i trudnym procesem odzyskiwania, który często trwa wiele lat. La ubicación de una obra expoliada es el primer etapa de un procedimiento muy largo, muy tedioso y que muchas veces dura años. Tym większa nasza wdzięczność, którą chciałabym przekazać stronie hiszpańskiej, bo nie wszystkie procesy są trudne i żmudne. Takim trudnym i żmudnym procesem na pewno nie był proces odzyskania dyptyku Dirka Boutsa. Jesteśmy niezwykle wdzięczni za otwartość, gotowość do rozmów, zrozumienie i pozytywny stosunek do naszych roszczeń strony hiszpańskiej. Por eso estamos muy agradecidos de que este proceso fue diferente, de que la recuperación de estas obras, de este díptico, no fue tan largo, no fue tan tedioso y no fue todo lo contrario. Queríamos agradecer la parte española por agilizar todo este proceso. Myślę, że może to być postępowanie wzorcowe dla innych instytucji na całym świecie. Pienso que eso podría ser un procedimiento modelo para otros procedimientos de este tipo en otras partes del mundo. Na zakończenie chciałam powiedzieć raz jeszcze, jak bardzo cieszę się, że możemy tu być wszyscy razem i wspólnie świętować chwilę, w której dyptyk Dirka Boutsa rozpoczyna swoją po wielu, wielu latach drogę powrotną do domu. Y estoy muy contenta de que todos nosotros aquí podemos celebrar este momento y de que el díptico Birsa Ponsa puede volver a casa y todos juntos podemos celebrar este proceso.
Mam nadzieję, że niebawem spotkamy się w Polsce, w Gołuchowie, gdzie będziemy mogli podziwiać te obrazy w miejscu, z którego zaginęły. Espero que dentro de poco podamos todos encontrarnos en Gołuchów, en el sitio de donde provienen estas obras, para admirarlos y verlos ahí. Raz jeszcze dziękuję z całego serca wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do pozytywnego zakończenia tej sprawy. Otra vez me gustaría agradecer a todas las personas de todo mi corazón que pudieron participar en este proceso y que agilitaron. Dziękuję bardzo. Muchísimas gracias. Bo día a todas e a todos. Eu síntome orgulloso como alcalde de Pontevedra que somos pioneiros en moitas cousas, entre elas a recuperación da memoria histórica, selo tamén na restitución dunha injustiza histórica, bueno, que sufreu a nación polaca e que, tal e como dixo a responsable ou a representante do Ministerio de Cultura, este foi tamén un proceso pioneiro que pode servir de folla de ruta para outras restitucións, tanto en Europa como no mundo. Polo tanto, simplemente darlle os parabéns a todos e a todas as que tuveron que ver con esta rápida restitución a Polonia de dous cadros que, ademais, como me comentaba a directora, forman parte dunha colección da que se recuperou xa un crucifixo, pero que é moito máis grande e que ten... Ai, é verdade. Que ten moitísimo interés para eles, porque é unha das 700 obras que recuperaron, pero unha das máis importantes. O sinto, porque ademais falei en galego, non me din conta, se quere repito. Pan mu un poco galicisco, no hace falta. Pensaba falar en español, pero se me foi a olla. Bardzo dziękuję, jest bardzo cieszę się i przepraszam, że nie zrobił przerwy, bo się sobie zdał sprawę, ale Pontevedra jest jakby... takim pionierem, który stara się właśnie taką procedurę odpowiednią, szybką przede wszystkim wprowadzić. Bardzo miło mu, że mógł brać udział w tym całym procesie. Również bardzo się cieszy, że ta cała sytuacja po prostu tak szybko została wykonana. Nada más. Parabéns a todos.